W ubiegłym roku trzy drzewa zostały uznane za pomniki przyrody – dąb i dwa kasztanowce. W ostatnim czasie zostały odpowiednio oznakowane i odsłonięto przy nich tabliczki pamiątkowe. Pomniki przyrody podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej. Wymagają monitoringu stanu zdrowotnego oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych i awaryjnych. Ten kasztanowiec zwyczajny, no, oszacowaliśmy jego wiek na około 110 lat. Prawdopodobnie został posadzony tutaj wraz z innymi okazami po prostu w czasie pewnie dokończenia budowy szkoły, w sumie obiektu historycznego już dla miasta Tczewa, i to by się pokrywały te dwie daty, przynajmniej roczniki, i jest to spójna przynajmniej data. Kasztanowiec zwyczajny, no, obok tutaj innych drzew stworzył pewnie grupę taką zadrzewioną, towarzyszącą budynkowi szkolnemu w zasadzie od początku. Oprócz Adama, który tak został właśnie tu nazwany, mamy jeszcze, jeżeli chodzi o kasztanowiec, mamy również na skwerze imienia księdza Ściegiennego. Jest też jeszcze jeden kasztanowiec w podobnym wieku, podobnej wielkości. Nazwany został Piotr, no, z uwagi na po prostu sąsiedztwo ulicy księdza Piotra Ściegiennego. Generalnie na terenie miasta mamy już na dzisiaj 8 pomników przyrody. 3 ustanowione w zeszłym roku przez Radę Miejską. Oprócz tych dwóch kasztanowców jeszcze dąb Józef przy szkole numer 2. No i pozostałych 5, które były dużo, dużo wcześniej ustanowione, czyli drzewa w Parku Miejskim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego oraz, no, taki najbardziej okazały dąb przed Urzędem Miejskim w Tczewie. Jak to się stało, że ten kasztanowiec został pomnikiem przyrody? Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta w ubiegłym roku, we wrześniu, i okazy przyrody, drzewa stały się właśnie pomnikami i wśród nich jest nasz kasztanowiec. Czy w związku z tym teraz szkoła musi się w jakiś specjalny sposób opiekować tym drzewem? No, jeszcze bardziej dbać i szanować, zwracać na to uwagę, ewentualnie podcinać, chociaż on jest w bardzo dobrym stanie. Lokalni przyrodnicy zgłosili do Urzędu Miasta, do radnych, taką prośbę, żeby nasz dąb został wciągnięty na listę pomników przyrody. I decyzją Rady Miasta właśnie w 2021 roku dąb o imieniu Józef już teraz stał się pomnikiem przyrody. Czy wiadomo, ile on ma lat? Przypuszczalnie ponad... Dąb jest w wieku ponad 150 lat, w obwodzie ponad 3,5 metra, więc bardzo okazałe, jak widać, drzewo. Jak się dba zatem o taki pomnik przyrody? Pomnik nie wymaga jakiegoś szczególnego traktowania, no ale w związku z tym, że już jest pomnikiem, to musimy teraz konsultować pewne rzeczy z fachowcami, szczególnie jeżeli chodzi o przycinanie suchych gałęzi. Na szczęście nie trzeba go podlewać.